Omówiliśmy rysowanie prostokątów oraz zwykłych linii. Teraz omówimy bardziej złożony temat. Będziemy rysowali różnego rodzaju ścieżki oraz łuki. Najpierw musimy oczywiście stworzyć odwołanie do naszego elementu canvas, no i później musimy, jak zwykle, pobrać z niego kontekst. No i teraz ten kontekst będziemy mogli wywoływać z różnymi składnikami i metodami. Najpierw chcemy stworzyć zamkniętą ścieżkę, która będzie wypełniona jednolitym kolorem. Tworzenie ścieżek przypomina nieco tworzenie zwykłych linii. Po prostu będziemy musieli dodawać współrzędne kolejnych punktów na tej ścieżce. Czyli rozpoczniemy od odwołania do naszego kontekstu. Jest to zmienna, którą nazwaliśmy CTX. No i teraz tą ścieżkę chcemy rozpocząć, czyli rozpoczniemy od metody begin(). Path. Na pewno będziemy musieli użyć drugiej metody, która pozwoli nam określić położenie punktu początkowego. Zakładamy, że będzie to powiedzmy w poziomie 50, a w pionie na przykład 200 pikseli. No i teraz za pomocą kolejnej trzeciej już metody chcemy wstawić położenie punktu końcowego. Użyjemy więc metody line2 i na przykład w poziomie będzie to 300, a w pionie powiedzmy 270 pikseli. Jak pamiętamy z rozdziału poprzedniego, musimy teraz zatwierdzić naszą linię, czyli ścieżkę. Po prostu odwołujemy się po raz kolejny do kontekstu i wywołujemy z metodą stroke. Zapiszmy zmiany, powinniśmy teraz otrzymać taki zwykły odcinek linii prostej. No i tutaj wszystko się zgadza z tym, że chcielibyśmy dodać odcinek numer dwa. Musimy oczywiście po raz kolejny wywołać naszą metodę Line2, i po prostu będziemy musieli zmienić parametry, czyli wstawiamy tutaj już trzeci punkt. Na przykład w poziomie wprowadzimy powiedzmy 200, a w pionie na przykład 100. Zapisujemy zmiany, sprawdzamy w przeglądarce Firefox. Teraz chcielibyśmy ten kształt automatycznie zamknąć i jednocześnie wypełnić jednolitym kolorem. Poznamy w tym celu kolejną metodę któro musimy wywołać po ostatnim punkcie. Czyli wstawiamy punkt początkowy, punkt numer 2, punkt numer 3, no i w końcu naszą ścieżkę chcemy zamknąć. W tym celu po raz kolejny odwołujemy się do naszego kontekstu i wywołujemy z metodą close path, czyli po prostu zamknij ścieżkę. Popatrzmy jaki rezultat teraz uzyskamy. Powinniśmy otrzymać taki trójkątny kształt, przy czym chcemy go wypełnić jednolitym kolorem. W tym celu będziemy musieli wywołać jeszcze jedną metodę. Wstawiliśmy punkty, rozpoczęliśmy naszą ścieżkę. Tutaj ją zamykamy i na końcu zatwierdzamy. W tym miejscu ponownie odwołamy się do naszego kontekstu i wywołamy go z bardzo prostą metodą o nazwie Fill, czyli Wypełnij. Zapiszmy zmiany jeszcze raz, przejdźmy do przeglądarki Firefox. No i tutaj wszystko się zgadza. Nasz kształt, czyli nasz trójkąt, wypełniony zostanie kolorem czarnym. No ale my ten kolor chcielibyśmy zmienić i na przykład jeszcze chcemy zmienić właściwości obramowania tego kształtu. Jak pamiętamy, styl wypełnienia możemy zmodyfikować za pomocą składnika Fill Style. Może przed naszą linią odwołamy się ponownie do kontekstu, no i użyjemy właśnie tego składnika Fill Style, z którym już pracowaliśmy przy prostokątach. Oczywiście, jak pamiętamy, możemy tutaj kolor ustalić za pomocą wartości heksadecymalnej, albo, dla uproszczenia, wprowadzimy angielskie określenia kolorów podstawowych, na przykład red, czyli czerwony. Zapisujemy zmiany, wybieramy standardową przeglądarkę, no i wszystko się zgadza. Mamy wypełnienie w kolorze czerwonym, ale zauważmy, że linia ma w tej chwili kolor czarny. Chcemy zmienić dwie właściwości: przede wszystkim szerokość tego wypełnienia, a właściwie nie wypełnienia, tylko obrysu, no i chcemy zmienić kolor. Jak pamiętamy, szerokość możemy zmienić w bardzo prosty sposób. Znowu odwołujemy się do naszego kontekstu. No i musimy użyć tutaj właściwości line width, czyli szerokość. Na przykład wprowadzimy sobie powiedzmy 7 pikseli. Przy okazji jeszcze chcielibyśmy zmienić kolor. Tutaj mamy fill style, czyli styl wypełnienia, a więc na takiej samej zasadzie będziemy musieli odwołać się do kontekstu i po prostu będziemy musieli użyć właściwości stroke style, czyli styl Obrysu. W tym wypadku będzie to jednolity kolor, na przykład zielony. Dla uproszczenia użyjemy angielskiej nazwy green. Zapiszmy zmiany. Jeszcze raz przejdźmy do przeglądarki Firefox. No i popatrzmy. Zmieniliśmy kolor wypełnienia. Wiemy także, jak zmienić szerokość oraz kolor obrysu. Czyli pokazaliśmy kilka kolejnych metod oraz składników, które pozwolą nam dowolnie modyfikować te kształty. Na koniec tego rozdziału spróbujemy sobie stworzyć łuk, na przykład w formie takiego pełnego okręgu. Tworzymy go w prosty sposób, czyli najpierw musimy oczywiście odwołać się do naszego obiektu kontekstu. Łuk jest ścieżką, czyli musimy rozpocząć od metody beginPath. Na końcu na pewno będziemy musieli zatwierdzić, czyli po prostu wywołujemy metodę stroke. No ale w środku będziemy musieli określić właściwości naszego łuku, który docelowo ma być takim zamkniętym okręgiem. Odwołamy się więc do kontekstu i użyjemy metody arc, Z tym, że ta metoda jest dość skomplikowana, przyjmuje od 5 do 6 różnych parametrów. Dwa pierwsze parametry to po prostu współrzędne środka. Na przykład wprowadzimy identyczną wartość w poziomie i w pionie powiedzmy 300. Teraz po przecinku wprowadzamy trzeci parametr i będzie to promień naszego okręgu powiedzmy 150 pikseli. No i teraz dwie ważne rzeczy kąt początkowy oraz kąt końcowy. Chcemy, aby to był pełny okrąg, czyli tutaj wprowadzimy 0, ale na końcu nie możemy wprowadzić 360, ponieważ w tym wypadku te wartości podajemy w radianach, a nie w stopniach, czyli będziemy musieli użyć funkcji, która pozwoli nam te wartości przeliczyć. Ma być to pełny okrąg, czyli musimy tutaj użyć dwójki, mnożymy przez mew, po kropce odwołujemy się do składnika pi, no i teraz powinniśmy wreszcie uzyskać pełny zamknięty Okrąg. Zapiszmy zmiany. Powróćmy do przeglądarki Firefox. No i wszystko się zgadza. Porównajmy to jeszcze raz z naszymi parametrami. Środek tego okręgu znajduje się w punkcie 300-300. Jego promień to 150. Położenie punktu początkowego, a właściwie kąt początkowy, to 0, a kąt końcowy to w tym wypadku 360. Przy czym pamiętajmy o tym, że wartości podajemy w radianach, a więc będziemy je musieli odpowiednio przeliczyć. Jeśli na przykład chcemy stworzyć półokrąg, to zamiast dwójki wprowadzamy tutaj jedynkę, czyli mnożymy jeden razy pi. Zapisujemy zmiany, przechodzimy do Firefox, no i wszystko się zgadza, otrzymaliśmy dokładnie połowę okręgu.